Dziś pokażę Ci aplikację, dzięki której w kilku krokach zrobisz ciekawe wideo. Poniedziałek, 5 października, Światowy Dzień Drzewa, Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, Światowy Dzień Nauczyciela, Międzynarodowy Dzień Belfra Międzynarodowy Dzień Belfra Tępiciela. Ja jestem Piotrek Czerniecki, a Ty oglądasz... Do tego celu nagram parę ujęć. Będzie trochę poziomych kadrów. Żeby zabawę trochę skomplikować, będą też kadry pionowe. Będzie też trochę zwolnień i przyspieszeń. Quick, bo o tej aplikacji mówiłem, jest dostępny zarówno na Androidy, jak i na iOS. Plusem tworzę nowy projekt i wybieram wcześniej nagrane fragmenty. Mogę to zrobić po kolei lub od razu ustawić sobie taką kolejność, jaka mnie interesuje. Mogę też kolejność zmienić na dole, chwytając i przytrzymując każdą z miniaturek, przesuwam ją w inne miejsce. Przechodząc do kolejnego kroku, automatycznie utworzył nam się film. To jest film utworzony automatycznie przez aplikację, więc jest siekierą ciosany. Teraz możemy wybrać taki styl, jaki nas interesuje. Ja zazwyczaj wybieram któryś z tych pierwszych paru. Tu na samym dole kolejna ikona to nutka. W tym miejscu wybieram sobie muzykę. Mogę ją wybrać z urządzenia mobilnego albo z dysku w chmurze. Nie korzystam z muzyki, którą daje ta aplikacja, żeby nie mieć kłopotów później z prawami autorskimi, jak publikuję filmy na YouTubie. Kolejna ikona na samym dole. Tutaj mogę kontrolować wszystkie poszczególne elementy. Tekst i każdy klip oddzielnie. Jak każdy klip, tak samo plik tekstowy. Jak każdy inny klip, klip tekstowy można duplikować. Ja go teraz usunę. Można też zmieniać czas jego wyświetlania. Ja zazwyczaj zostaję przy zwykłym czasie. W plikach wideo mamy więcej opcji. Nożyczki służą do wycinania, wybierania tych fragmentów każdego klipu, które nas najbardziej interesują. Tryb zrównoważony sam stara się zaproponować jakieś fragmenty. Nie zawsze są najlepsze, można to trochę dostosować. Tryb ręczny służy do wybrania dokładnie tych fragmentów, które nas interesują. Akcja, podróże, ludzie to są tryby zarezerwowane dla filmów z kamerek GoPro. Tryb tylko highlight aktywuje się wtedy, kiedy wcześniej zaznaczymy sobie te punkty, korzystając ze znacznika highlight. To jest ikonka po lewej stronie od nożyczek. Dźwięk w klipach filmowych można wzmocnić, wyciszyć zupełnie lub zmiksować go z podkładem muzycznym. Możemy dostosować ten obraz, obracając go, odbijając w pionie lub w poziomie. Możemy też lekko zmienić jego kąt. A jeżeli za bardzo przekombinujemy, możemy zresetować wszystkie ustawienia, żeby wróciły do oryginalnego stanu. We wszystkich klipach, w których mówię, dźwięk wzmacniam na maksa. W tych, w których dźwięk mógłby przeszkadzać, wyciszam zupełnie. Ten klip nagrałem pionowo, po to, żeby pokazać Wam opcję dopasowania. Taki klip można powiększyć, żeby wypełnił cały kadr, lub dopasować go tak, że wtedy po bokach mamy czarne pasy. Cały projekt nagrywałem w 24 klatkach na sekundę, a ten klip był nagrany w 48 klatkach na sekundę, to znaczy, że mogę go spokojnie zwolnić. Tu początek był nieostry, więc go wyciąłem.
Zostawiłem tylko krótki fragment, kiedy widać w miarę wyraźnie igły. I znów dopasowywanie dźwięku, docinanie kadrów, ustawianie kolejności. A ten klip nagrałem, żeby go podzielić od razu. Pierwszy fragment, kiedy kamera się podnosi i potem, kiedy przechodzę. Dzielę go sobie na dwie części. Na początku zaznaczam ten fragment, w którym jest ruch kamery. Potem duplikuję go i w drugim klipie zaznaczam tylko ten fragment, w którym przechodzę. Ostatnie poprawki i tak wygląda klip docięty bez dłużyzny. Ten fragment nagrałem też w zwiększonym klatkarzu, po to, żeby móc go spokojnie zwolnić. Teraz wybieram fragment, w którym mówię i ten fragment będzie odtworzony w normalnej prędkości. Duplikuję go i wybieram fragment, który będzie zwolniony. Następnie robię to samo, lecz wtedy przyspieszam fragment. We fragmentach zwolnionych i przyspieszonych wyciszam dźwięk. I mam trzy fragmenty. Jeden w normalnym tempie, drugi w zwolnieniu, trzeci w przyspieszeniu. Teraz ostatnie poprawki. Sprawdzam jeszcze raz poziomy dźwięku i eksportuję film. Jeżeli różnica poziomu dźwięków będzie bardzo duża, wtedy poprawiam to w aplikacji LumaFusion. Już wiesz, jak ja montuję, teraz czas na Ciebie. W razie kłopotów służę pomocą. Napisz mi w komentarzu, czy ten odcinek nie był za długi, czy dał Ci jakąś wartość. Jeżeli chcesz mi pomóc, polub go, udostępnij znajomym i subskrybuj mój kanał. A jutro Dzień Uśmiechu. Cześć.